Hej, cześć, witajcie. Moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Nagrywam go dzisiaj bardzo późno, wyjątkowo po północy, dlatego przybliżyłem sobie nieco mikrofon, żebyście mnie mogli w miarę dobrze słyszeć, nawet jeśli muszę mówić pół tonu ciszej. A właśnie, odkopmy sobie nasze żyłki. Ja, trzeba wszystko odkopać. Co tutaj mamy? Kurde, jeszcze raz, mocno. Najlepiej to na wyczucie robić, bo to chyba działa w sumie. No dobra, pustki. O! Zlagowało. A, musieli tego soundtrack odpalić. Okej, odkopiemy sobie dalsze fragmenty. Ło, ale ci umnęło. Nie ma co. O kurde, ale szczęście. No, tutaj to ładnie tych samorodków się odkopie. No nie ma co. Tutaj normalnie bogactwo. Tej przetrzymamy jeszcze. Dobra, ale ładny łup. Nie ma co. Coś powinienem wypić na tą wytrzymałość. Jak jest w ogóle. A jak nie mamy, no to kiepsko. Szczerze mówiąc. No kurde, będzie ciężko, bo serafisów już mamy mało. To jakoś trzeba będzie wytrzymać. Tu są jakieś żyły? Nie, pusto. A szkoda, myślałem, że coś się znajdzie. O, to są kolejne żyłki do odkopania. To my sobie je odkopiemy nieco. Przy okazji pójdziemy potem do tego Crimsona i sobie odbierzemy nieco złota. Myślę, że jak się ciągnie mocniej, to coś będzie. Tu bieda. I to okropna bieda. Powiem wam szczerze, że w tym całym Risen 3, jak kopiecie te złoża, to tam jest o wiele szybciej. Podobnie jest w Gothicu 3. Tak samo, tam 3 razy ciulniesz, to odkopiesz tyle, ile będziesz chciał. Dobra, nic już. Okej. Okay. A super, super. Jakieś samorodki będą się wymieni. Się trochę znowu golda zdobędzie. Dobra. To jest... O, chyba wolne, nie? Działa jeszcze? A, działa. A, bo niektórzy niewolnicy się już uciekli stąd. Więc w sumie zajęli nam żyły złota. Tylko dziwne, że reszta kopaczy nie odeszła. A, pusta, pusta. Okej. Jeszcze niektóre sprawdzimy. Nie no, trzeba to odłupać. To nie może tak być. Żeby sobie to po prostu tak stało. Żeby tego nikt nie tykał. Weźmie wszystko, dotknie to, rozdupi świat cały. Kurde, a są jakieś inne rośliny, które działają na wytrzymałość? Dalej, no nic. Kurde, trochę kiepsko. Momentami nawet bardzo. Musiałbym to żarcie jeść. Szczerze mówiąc, co by tu można było jeść? No ale nie, no jak będziemy jeść ser, to nam guzik da. No trudno, musimy jeszcze trochę tych serafisów zjeść, potem nakupować się ich. A, to już odkopywaliśmy, no właśnie, ja nie pomyślałem trochę. Dobra, tu kolejne. Na razie mamy kopania. Ja, koleś, który ma strój bandyty,
kopię sobie złoto, no fajnie, fajnie. Ale nie, no ja po prostu jak zobaczyłem to nagranie, jak żemubił tego kruka, nie no. Widok nieziemski, śmiech chyba było w pizdu. A i jak już będzie ten fany moment z FIFA 14 Liga 7, to automatycznie zaczynam Ligę 6, bo wiecie, muszę regenerować siły, trenować dalej. No ja nie wiem, jakim cudem dotarłem tej ligi, szczerze mówiąc, jakoś się dziwię trochę. Ale zobaczymy, co dalej będzie. I tam to już byliśmy. Nawet tam nie idź, odradzam. I nie polecam. Dobra, Crimson. Ta żyła działa? A, to jest już zużyta żyła. Dobra. Ja do Crimsona zamieniamy te hey. Samorodki. Pohandluj. Dobra. Wszystkie. Uuu, 1000 golda. No ładnie. To jest jakiś w sumie zarobek. Na plus żeśmy poszli. Tak naprawdę. A wy czemu nie uciekacie? Hey, ty. Przecież kruk nie żyje. Znowu tak. Dobra, jak wy chcecie pracować do końca życia, to proszę bardzo, no ja was nie bronię, tylko no przydałoby się stąd uciec. Kruka nie ma, on nie żyje. No chyba przecież jesteście wyzwoleni, nie? W końcu. Dobra, 5 kafli mamy. To coś świadczy, że już nie jesteśmy tacy biedni, ale wolałbym mieć na przykład 50 kafli albo 100. O, to już bogactwo ewidentne. Z Taurusem jeszcze jest sens gadać? Nie. Do magów wody się już byśmy mogli tepnąć. Dobra, teraz im powiemy, że kruk nie żyje. To oni normalnie taką radochę będą mieli na ryju, że nawet Staricz, kurde, będzie zadowolony, że kurde, ubiliśmy kruka. Ten to chyba nawet Portki zdejmie ze szczęścia. Siema. Trzęsienia ziemi ustały. A ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Jeśli chodzi o level up. A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Ach. Tablica strażników umarłych. Przywołuje duchy zmarłych. Związki pomiędzy budowniczymi i ich przodkami były bardzo silne. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Mamy już wszystkie potrzebne relikty. To fajnie. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby świątynia odzyskała swą dawną świetność. Te stare mury zbyt długo stały w ruinie. A jeśli chodzi o ciebie, mój synu, nie mów do mnie, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Nie ma co do tego wątpliwości. Bez twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy ci. Chwała twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu równowagę i pokój. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Aha. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Kurde,
Już mnie traktują jak Boga? Fajnie. Cieszę się. A no właśnie. Aha. Używanej przez RZ, fajnie. O, dzięki. Zabrałem szpon Beliara, ale nie mogę go użyć. Szpon Beliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. No. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Aha, chyba już wiem nawet jak. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj. Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Aha. A. Rozumiem. Co ja? Nie mógłbyś... Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie... Dobra. Chcę ten szpon, więc ci go nie oddam. Niech cię... Dobra, niech cię Kawano schroni. Ja się pójdę przespać. Tak, dokładnie, przespać się. Do wschodu słoneczka, dobrze. Okej. O, może coś Merdarion będzie wiedział na temat tego teleportu. Spoko, możesz spać w powietrzu. Nikt ci nie broni, tylko to trochę dziwne. Właśnie, jest możliwy handel z Kronosem. Hej. Wstawaj, bydlaku, i handluj ze mną. Okej. Ile by był wart ten szpon, który bym ci mógł sprzedać? 50 sztuk złota, w życiu ci go nie sprzedam. Musiałbym mnie pochędożyć. A, tą kuszę. O, obrażenia zależą od inteligencji. Yeah. Ciekawe. No nie wiem, czy by mi się opłacało używać tą kuszę. Ja mam dylemat w sumie jeszcze. O, tu mamy mikstury wytrzymałości. Ale czy opłaca się? Tego nie wiem. Dobra, teraz zejdziemy nieco niżej. Aha. To martwe ciało chyba sprzedam, bo to w ogóle nieprzydatne. To również... Co jeszcze takiego? O, tu mam jakiś złoty pierścień zwykły, jeszcze jest jeden z krukiem. Można sprzedać, w dupie mam to. A teraz ile jest warty? Ja bym miał go kupować? 250. Dobra, w dupie. Główkę zatrzymujemy na pamiątkę. O, mam jakąś rogową muszlę, którą jeszcze nie otworzyłem pewnie do tej pory. Świecznik. O, 5700. To w sumie zostawię tą kwotę, bo ona może mi przynieść szczęście. Dobra, mamy 5700. No, kasy coraz więcej, ale
Chciałbym użyć tego kamienia teraz, w tej chwili. Więc teraz, jeśli mi się uda, no to będziemy po prostu mieli szansę na dotarcie. I to jak nic, to musi być to. Tutaj. Innego miejsca nie widzę dla tego kamienia. Dokładnie. Oh yeah. O kurde. Gdzieś się mogę tepnąć? Gdzie jest teleport? Czym? Ty ale... Kurde, użyłem go i... Nie widzę tego teleportu, moment. A, tu jest, dobra, musiałem się dobrze rozejrzeć. Moment, zróbmy save'a, bo w ogóle jeszcze nie zrobiłem. Takie what the fuck. Dobra, sprawdzamy. Czemu ja w ogóle mam z... Nie mogę tej broni w ogóle nałożyć. Weź ty załóż ten kostur z powrotem. Ile my mamy w ogóle HP? O, mamy dużo. A jak tam... Czekaj. Ja bym tak, nie wiem, na przykład pomodlił się do Beliara. Bo wiecie, chcę ten szpon, no kurde. Mimo wszystko ten szpon to jest chyba, kurde, jedna chyba z najlepszych broni. No do linki. Okej. A gdzie ten eremita? A, pewnie śpi. Właśnie, musimy zmienić ten pancerz na szaty maga. Inaczej bym nas udupił. No właśnie. Ty, ja mogę mu dać jakiś pancerzyk? Hej, ty! Jeśli mam, ale nie... Mam... Serio? Nie. Świetnie! Dobra. Nie marudź. Teraz chciałbym, kurde, dotrzeć do tego... No wiecie, o co mi chodzi. Tam nawet widzicie stąd posąg Beliara. Nie stąd, przepraszam. Pomyłka. Tam jest ten szpan Beliara. Posąg Beliara, kurde. Co się pomylę, to będzie źle. Nie wiem, coś zaczęliście... Tak przy okazji jeszcze hejtować mnie. Aha. Ciekawe, zębacz tu przybył. I nagle kłopoty. Chodź tu. Tej wskoczył. Ty, ale teraz, ale damage. Cholerę. Dobra. No nie wiem, jak to będzie ze szkieletami. Bo będzie ciężko, na pewno. Chyba, że jak będę się magią bawił, to może mi się jakoś jeszcze udać. Ale to nic nie jest pewne. No właśnie, tam są te szkielety. Ciulne. O, i te będą się za mnie brać. Jebam. Idą po mnie. O, zlagowało mnie. Te idą teraz po mnie. Kurde, no. Gonią dalej. Zrobimy takie buty. Save'ik. I potem następne buty robimy. Szkielety pewnie ten... kapitulowały. Ale to chyba nie na długo, bo zaraz znowu mi będą atakować. No nie wiem, no pójdę z tym kosturem i zobaczymy. Dobra, idzie na mnie dwóch. Tej, gdzie masz drugiego? Ty patrz, jak... No i mnie walnął. Jaki tu jest sens, kurde, jaki? Się napiłem. Teraz idź. Bo już drugiej takiej okazji nie będzie.
A był tylko jeden szkielet. Nie wiem co z drugim. Chyba drugi nieprzytomny. Dobra. Tak czy inaczej trzeba będzie go zjechać. Idzie jeden, nie? Dobra. A, dwóch jest. I biją na hita. To już jest przestrana sytuacja. Ale myślę, że póki co szpon Beliara nam jednak nie będzie taki potrzebny. Wolałbym się bardziej przyjrzeć tej świątyni, do której się za chwileczkę tepniemy. Dobra, zobaczymy co to za cudo będzie. Okej, dobra. No to ruszamy, nie? Zobaczymy co to będzie. O, tu jakaś roślinka. I tepamy się. Ty, gdzie to nas tepło? I to... Kurde... Ej, gdzie ja jestem? Where am I? Że już tak powiem, prosto. Ty, kurde, ja... Jestem tu pierwszy raz. Całkowicie na ślepaka. Zajebiście. Szykuje się nowy wątek fabularny. Co jest plusem. Ja dobrze patrzymy, czy nie ma tu żadnych jakichś roślinek. Wiecie, warto je zbierać. Trochę serafisów najedz się. Przygotuj się na walkę. O, trochę baraniej kiełbasy jeszcze zostało z klasztoru. Ale dobra, to chyba nie jest na razie istotne. Okej. Kurde. Ty, to jest ten smok. O kuźwa. Oj, kuźwa. Niedobrze, niedobrze. Ale on nas zabije? Czy jak? A, mamy do niego podejść, okej. A, złoty smoczek. Człowiek. Asztar się nazywa, ciekawy. Nowy smok. Jak dawno nie widziałem ludzi. Powinienem mówić tym grubym głosem, bo smoki miały te grube głosy. To się przygotuje. Aha, aha, aha. Ty. Myślę, że jesteś bardzo zdziwiony i spotkałeś mnie tutaj. A tego to chyba zatkało. Właśnie, kim ty jesteś, przygłupia? Z szyją 3-metrową. Asztar, złoty smok, nie będę zastąpił tego z szczytu, tak? No, ja jestem ten wyjątek, tak, 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 tak. Dorąbał, Bezio. No, hopie, przecież ty jesteś smok, zabijasz. No właśnie, ale cię zgasiłem. No wow, ciekawy jaki człowiek, może ja? No czyny, czyny panie smoku. Aha. Tia. I jeszcze czego? I tutaj nawet nie trzeba oka i nosa używać, żeby z tym smoczkiem gadać. I teraz zaczynasz gadać jak smokożywieniec. Aha! Tylko nie wiem, czy jestem na kod... Co? No, żebyś się jeszcze nie zdziwił. No tak, życie może stworzyć nowe życie, to ma sens. O! Pierwszy, jedyny smok, który nie jest sługą Beliara. Obrażony.
bardzo się zmienił, jak dla mnie. Bardziej niż zwykle. A, zabiłem takiego pana kruka, który miał kamienie. No właśnie. Okej, już wróciliśmy. Przebiłem kascenki po prostu. Nie powiem wam dlaczego, to nieważne. Jakie zło, co masz na myśli? Ohoho. Dobra. Pomoże. No. Senjaka, aha. Masz tu szponę na chwilę. Aha, kurde, to kiepsko. O, dowalił spoczek. Aha. A jakaś szansa jest na tego Senjaka? Ale śmieszne imię. Kurde, dla tego demona gorszego już nie mogło dać. Aha, żywioły. Krzyż żywiołów, ciekawe. Ciekawe. Sfera, ciekawe. Asztar. Ja. Czekaj. Trzeba pogadać. Ty nie rycz jak te smoki z Górniczej Doliny, tylko kurde mi tu pomagaj.
O kurde. Aha. A, to można albo Saturasowi teraz oddać ten miecz, albo dać temu smoczkowi, żeby go zniszczył. Kurde. No, coraz ciekawiej się robi. Aha. Moral Lartu, o kurde. Aha. Oes. Dobra, idę już, bo chyba zamęczam już tego smoka całkowicie na śmierć. Fajnie, mamy nowy wątek fabularny. Po zabiciu po zabiciu kruka mamy spotkanie, zaszczyt zobaczyć dobrego pierwszego smoka. No kurde, nie no, teraz to chce się grać, powiem wam szczerze. Teraz to będę się starał o godzinne odcinki. Kurde. O, naprawdę w chuj ciekawie się robi. Dobra. Czyli ten smoczek Asztar dał nam zadanie. Artefakty starożytności, proszę. I mamy kolejne zadanie. No kurde, ja nie wiem kiedy tą grę skończę. No, jak będę dostawał po 50 wątków fabularnych nowych, to ja w życiu jej nie skończę. Będę ją tak ciążył, aż się nie zaciąży, no. Dobra, a teraz jak stąd wyjść? Takie pytanie, bo ja tutaj trochę taki nie dzisiejszy tutaj w tym miejscu. Więc kurde, troszeczkę kurde jest dziwnie. A jest tu teleport, dobra. Tylko gdzie? Zaraz, a gdzie jest ten krzyż żywiołów? Gdzie są te żywioły? Moment. Jest, aha, bo teraz będę musiał z magami wody porozmawiać. Dobra. Nie, trochę dziwnie się z tym czuję. A ten kryształ... Czym? Nie, tego kryształu już się nie da wziąć. Już jest to po zabiciu kruka. Nienaruszalny kryształ. Dobra. No i teraz chyba będzie warto porozmawiać z tymi magami wody, bo oni mają chyba pewnie dla nas nieco rady. Ze Staridżem trzeba znowu porozmawiać. Może on znowu będzie miał jakieś wieści. Dobra. No podejdź do niego bliżej, on nie gryzie. On tylko cię może kopnąć co najwyżej. Bardzo możliwe, Staridż. Niech cię chroni.
Aha, i tylko tyle? Co? Zostań. Dobra, widzę, że ty już mi nie pomożesz. Okej. Co to mi dało? Ale co dalej? Halo? Kurde. Gdzie mam szukać tych... tych żywiołów? A ten Kronos... Nie wiem, jego to chyba jakby pojebało do reszty. Kurde, wal się. No nikt nie ma mi coś do powiedzenia, nie wiem. Jakaś rada, pomoc. No dzięki naprawdę. Bardzo. Hej, ty! Jeśli chodzi o te budynki... Tak? Siedziba z... chyba nigdy... To bardzo niedobrze. Ich powiązanie ze światem umarł. Znalazłem wszystkie posiadłości. Wszystkie były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze. Więc moja praca się opłaciła. Dziękuję. Co mogę... Na wschodzie przy Aha, to dobra, już skończyliśmy z tą pogawędkę. Cieszę się. Dobra, aha. No to wszędzie już są portale poodpalane, ale gdzie są te kryształy? A czekajcie, czekajcie. A czy to nie trzeba zabić tych smoków? Właśnie. Właśnie. Może właśnie trzeba te smoki ubić w górniczej dolinie. Może one są źródłem tych krzyżów żywiołów, nie wiem, kurde. Ale to jest jakby tylko jeden mój pomysł. Innego ja nie widzę w tym wypadku. Dobra, czyli tak, mamy jeszcze jedno zadanie, które będzie powiązane z górniczą doliną. No, powiem wam, będzie masa roboty z tym. Nie powiem, że nie, ale no, trochę trzeba będzie się pomęczyć, żeby w ogóle jakoś coś zrobić, no. Dobrze, to wiecie co? Zanim my w ogóle wyjdziemy jeszcze z Jarkendaru, to warto by było, żebyśmy sobie wszystko jakby polutowali dokładnie, szczegółowo. Zanim po prostu już opuścimy ten teren, to chciałbym każdy szczegół wziąć, ubić. Nie wiem, żebyśmy mieli wszystko, co nam jest mniej lub bardziej potrzebne. Więc jeśli coś znajdziemy, to ubijamy. Jeżeli coś zauważymy, bierzemy. I po prostu się nie zastanawiamy, tylko no to bierzemy, no. Bo drugi raz myślę, że ja już tu wracać nie będę, chociaż nie, tak. Z tym smokiem to jeszcze będzie trzeba wrócić, tak. Tak myślę przynajmniej. Ale to jest zadanie na rozdział bodajże chyba już czwarty, bo to chyba w czwartym rozdziale będziemy ubijać te smoki. Więc po czwartym rozdziale na pewno trzeba będzie się zgłosić do tego Asztara, że mamy ten krzyż żywiołów. Słyszę gdzieś tego pełzacza. Weź ty zapisz tą grę. Poubijasz te stworzenia i będzie gicior. Dobra, chodź tu. Możliwe? Tak? Kurde, takie gówno mnie zabija. Przecież to gówno to już powinno dawno zginąć. Dobra. W dupie. Tak chcesz się kurde bawić, to cię zaraz podpalę. Wezmę kurde zapałkę i cię podpalę normalnie, brutalnie. To zobaczymy, jak ty się zaraz będziesz czuł. O, dobra. Prosiłeś się o to. O, dobra. Już jesteś spalony. Oj, patrz. Tylko zatruć mnie potrafił. Przecież dostałem expa, on dalej żyje. Fuck logic, kurde. Nie, dobra. Jeszcze raz. To trzeba z podejściem do tego stworzenia.
Bo jak nie będzie podejścia, to kurde kiepsko będzie. A teraz chodź, 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 chodź. No i widzisz, jak chcesz wejść, o to potrafisz. To jak będziesz podchodził tak beznadziejnie do każdej sytuacji, to no mówię ci, będzie kiepsko. Dobra, jeszcze sprawdźmy te nasze rośliny. O, są tutaj jeszcze. No mówię wam, chcę to wszystko pozbierać, a jak pozbieram, to będzie gicior w sumie. Tutaj jeszcze mamy jakieś... O, są tutaj polne. Tych polnych trzeba nazbierać, bo potem będzie można robić te miksturki na zwiększenie stałej tego życia. Więc to się opłaci nam, jak pozbieramy trochę tych roślin. Niby nam to nie zaszkodzi, ale opłaciłoby się. Dobra. Nic tutaj nie widzę. O, słyszałem tego polnego udupa. Ale niech sobie da spokój, bo ja na razie tutaj tylko przeszukuję. W sumie więc nic niebezpiecznego nie robię. Dobra. Gdzieś jeszcze? Później ubiję tego gówniarza. O, tu kolejna polna. Tam widzę kolejnego pełzacza, który prosi się aż o manto. Więc chyba dostanie zaraz to manto. Spokojnie. Okej, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zapis. Właśnie. Dokładnie. No i patrzcie, kurde. I jak z tym czymś walczyć? Jak kurde, nawet kostur momentami nie chce pomagać. A czekajcie, może innym kombosem zaatakuje. A, to kombo też nie działa. Kurde, te pełzacze jakby były w ogóle odporne na ogień. No, to tak to wygląda. Przynajmniej w moim odczuciu. Dobra, no patrz. Trzy razy postukało i trzy razy poszło. Dobrze, dobrze. Zaraz, kurde, zobaczysz, że jednak ze mną nie warto zadzierać. Zaraz zobaczysz. No chapnij mnie, taki jesteś mądry. No czemu to coś tak chodzi krzywo? No jap. Nie, dowalone to jest. I to po całości. O, teraz się zbugował. Czekaj, zaraz ty zdechniesz. Ci mówię. A, ty zdechniesz. A czekaj, a może jak będę go... O, i działa. A, no, dobrze, fajnie. No, to jest chyba najlepsza autokampa w tym miejscu, gdzie mogę sobie bić takiego pełzacza do woli. Nic mi nie zrobi. No, fajnie, fajnie. Tylko teraz tak, ała. Coś tu mamy? O, są. O, jest jedna duża potka. Nadrabiam stratę. Tak przynajmniej mam nadzieję. Nie wiem, jak mi się uda zrobić ten godzinny odcinek, to będzie fajnie. A jak mi się nie uda, no to trudno. Będzie te 50 parę minut. Tak jak mówię, no ja bym miał dysk 2-terabajtowy, to nagrałbym nawet 3-godzinny. Nic bym tutaj nie mówił, ale tak to co ja poradzę. Dajcie mi więcej tych serafisów, bo jest tego stanowczo za mało. O, dobra. I o wilku mowa w sumie. Więc nawet fajnie, że dostałem takiego serafisa. O, coś słyszę, coś słyszę. Coś sobie je. O kurwa. O jest. O jest. O jest. Tej biegnij. Czemu on mi ucieka? Aha, dobra. Dobra. To już było mega dziwne. Ty, ja już myślałem, że będę walczył z tym czymś. Ciekawe.
Ciekawe, czy tu coś nie poszło na górę. Ej, no doje... Co to jest? Kurde, przecież to trzeba ubić. Zaraz mogłoby się dopier... No zbugował się, okej. Okay. Mnie tam pasuje. O, a to brzytwiak, dobra, czekaj. A jak go zacznę bić? O kurde, ja się doczepi. Fest. Ale tu już nie wbijesz. Nie myśl, że jesteś taki kozak. Czekaj. Może byś trochę wytrzymałości nabrał. Czy coś, to może wtedy by to działało. O, dobra, ubiłem. Jak miło, na całe szczęście. Przecież ja bym z tym gównem nie przetrwał. Ale dobra. Przynajmniej ten brzytwiak kogoś jadł. Ja chyba nawet wiem kogo, ale to trzeba tam sprawdzić najpierw. Moment. Ale ja już wiem, kogo tam ujadał. Zaraz to sprawdzimy dokładnie. Już to przejrzymy. Jeżeli będziemy widzieli, kogo tam jadł, no to... To nam da klucz do pewnej misji. I kogo on jadł? Nie widzę, żeby ktoś tutaj był ujadany. Dobra, okej. Okej. Czyli może nie w tym miejscu, może gdzieś indziej był ujadany ten ktoś. Dobra. O, tam widzę szczurkę, która jest bardzo słaba, jak dla mnie. Nie stwarza dla mnie żadnego zagrożenia. Chodź tu. Dobra, ubite. To nawet mi nie bierze damage'a. W ogóle nic nie czuję. Nie no, bez przesady. Coś tam bierze, ale niedużo. Tak naprawdę. Dobra, wypij to. Co to za dym? O, jest ten koleś. Jakiś liścik. I co w tym liściku? Niby. Aha, dobra. Czyli nic ważnego do czytania. O kurde. Czyżby tym toporem został ten koleś ubity? Kto wie? Kto wie? Dobra, w dupie. Tą postać mam. Czyli sprawdzałem jeszcze w tym miejscu. A, sprawdzimy dokładnie. Jak będzie ten godzinny odcinek, to normalnie się cieszę. Okej, no i tu łoże. Czyli tę skrzynkę otwierałem. A, jeszcze jej nie otwierałem tutaj. Ale tutaj gówno użyteczne jest, to nam się nie może nie przydać. Ło! Ale tak zlagowało troszeczkę. Troszeczkę aż za bardzo. Tej kurde, nie gadajcie, że już dysk jest przy... Nie! Bez jaj! Serio? Dobra! No nic nie zrobię. Dysk mój już tutaj odmawia posłuszeństwa jakiegokolwiek. Dlatego ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek... czekajcie, działa? Nie no, ale tak czy inaczej, i tak już pewnie ten dysk twardy już jest zajęty. Zaraz pewnie mi wywali grę. Założę się. Ty, no nie gadaj. No nie gadaj, że się zbugowałeś w takim miejscu. Kurde, nie! No bez jaj. No bez kurcze jaj. No nie! Nie, tu muszę przyzwać takiego supporta. Sorry, ale no musiałem, no. Przecież byłem zbugowany. Teraz zapiszę tą grę i ja się tu z wami już żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z
Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!